Jak emocje 24 godziny przed walką? Bardzo fajnie, już się nie mogę doczekać walki, także naprawdę już jestem przygotowany na to, żeby wyjść i pokazać dobry boks. Bardzo sympatyczne spojrzenie sobie face to face. Jasne, tak jak powiedziałem, Briana znam już trochę czasu, zawsze fajny chłopak. To jest tylko nasz biznes, że tak powiem. My wychodzimy, boksujemy, za to zarabiamy. Teraz może być wesoło, ale przed walką na pewno już nie będzie. Już gdyż wejdę do ringu, to już na pewno nie ma co liczyć na taryfę ulgową. Nie było trenera z Fedora Łapina z tobą przez ostatnie kilka dni. Sam już potrafisz się upilnować? No dokładnie tak, no trener mi dał już jasne wskazówki, oczywiście dostałem wytyczne co do tego, ale przede wszystkim z trenerem cały czas utrzymuję kontakt, nie ma go, ale i napiszę mu dzisiaj na przykład, pochwalę się, bo gramy w szachy i tak raz wygrywa Paweł, raz ja, a teraz dzisiaj 5-0 dostał, także od rana 5-0, Pawciu, jak będziesz oglądał, to wiesz, że przegrałeś, także spałem koło dzień, bo w pokoju jestem, no i trener tak od razu mu SMS-ka i tak sobie wszyscy dogryzamy nawzajem. Dzisiaj było 5-0 dla ciebie, jutro jaki będzie wynik z Brianem Minto? No mam nadzieję, że będzie piękna walka, że wierzę w to, że trochę kibicom się zrekompensuje, bo to jest zawodnik, który idzie do przodu i tam na pewno będą walka, będzie wojna. No bo ja na pewno nie będę się wdawał w tą wojnę w kudystansie, tylko będę kontrował, a jak on będzie umożliwiał mi iść, to będzie na pewno fajne widowisko. Zawsze takie walki są najlepsze, gdzie jeden zawodnik idzie i drugi też się chce bić. Wiadomo, nie chowa się, tylko ja też będę tam bił, także to na pewno będą te walki, które kibice lubią. To jest coś a la Molo, bo Molo mocniej bije i ma gorszą gardę, a on idzie i jednak tutaj gdzieś te ciosy się ślizgają.